Pokażę dzisiaj Państwu, jak zmienić cewnik zewnętrzny u mężczyzny. Cewnik jest podłączony zewnętrzny z workiem do moczu. Należy zdjąć z prącia silikonową część cewnika zewnętrznego poprzez zsuwanie się, który to automatycznie sam się będzie zaklejał do środka, ułatwiając nam ściągnięcie z członka cewnika zewnętrznego. Po zdjęciu cewnika, przed nałożeniem drugiego, musimy dokładnie prącie umyć i osuszyć. Tu możemy sobie zacisnąć i nam nie wyleci już mocz. Tą część penisa musimy umyć. Tak jak myliśmy przy toalecie całego ciała, musimy zmoczyć w ciepłej wodzie, naciągnąć prącie i żołądź dokładnie umyć. Jeżeli trzeba, używamy dwa razy gazików. Obciągamy na plecak. Dokładnie myjemy. Wlewamy mydło. I dokładnie musimy umyć pachwinę, skórę kłonową, prącie, worek mosznowy, podworkiem mosznowym. Jeżeli umyliśmy, osuszamy. Narządy płciowe muszą być suche, żeby nam kolejny cewnik zewnętrzny się trzymał. Cewnik zewnętrzny zakładamy w zależności od rozmiaru członka. Wyjmujemy z zabezpieczenia. I teraz, jak wyjęliśmy sobie zabezpieczenia, musimy sobie zmienić rękawiczki. Obciągamy na plecak. Wyciągamy czystą częścią, nakładamy, zsuwamy na pletek niżej i dopiero nakładamy silikonową część, aby się przykleiła. Proszę zobaczyć, że trzyma worek. Jeżeli zmieniamy cewnik zewnętrzny, to zmieniamy zaraz i worek, nakładając końcówkę od worka do worka do moczu. Worek oczywiście musimy sprawdzić, czy jest zabezpieczony. I poniżej, jak dotychczas, brudny worek zabieramy. Zawartość wylewamy do toalety. A czysty worek zakładamy na ramię łóżka, obserwując, jaka jest ilość i barwa moczu. Umieszczamy ponownie, tak żeby był zawsze poniżej pęcherza moczowego. Dziękuję.